Siemanko, moi drodzy, dotarłam do tej drugiej miejscówki od Ariela. Wyglądam chyba coraz lepiej. Nie przybliżajmy. No, może nie jest tak najgorzej, jak mi się wydaje. Po prostu odczucie jakby tego potu jest dramatyczne. Jeszcze nie wchodziłam do obiektu przez wannę, ale pierwszy raz zawsze kiedyś musi być. Także tutaj dom jest na stanie bardzo złym. W zasadzie są to dwa domy, bo jest jeden dom i zbudowany w granicy z drugim. Przy czym widzę, że one są całkowicie połączone, więc możemy je sobie zwiedzić jakby nie wychodząc z tego domu do drugiego. No mniejsza z tym, to może mało istotne dla Was. Dla mnie było to istotne ze względu, czy muszę iść tam gdzieś dookoła znowu, czy jak to jest, a widzę, że nie. No tutaj mamy kuchnię, jeszcze z dosyć fajnym wyposażeniem, że tak powiem prawie pełnym, w postaci różnych szklanek, kubeczków, tych takich literatek na wódeczkę, tudzież kieliszek jakiś się znajdzie. Tu jakaś frytownica najpewniej. Tu jest coś, co bym zjadła, gdyby nie to, że to już jest bardzo stare, ale to są patisony konserwowe. O, to bym zjadła. Dostałam dobrą reklamę od Ariela. Idź, fajny dom, ale taki troszkę na przypale, że podobno ich sąsiadka to jakoś zamknęła. Ja mówię, jak ich mogła tu zamknąć, to ja nie wiem, ale może się wkrótce dowiem. O, ładne kubeczki takie, szklaneczko kubeczki. Całkiem jeszcze ładne takie. O, bez światła chyba nie widać za dobrze. A ta latarka taka mocna. No, taka jest niestety. Obiecuję Wam, że sobie kiedyś kupię te oświetlenie, ale jakoś tak nie składa mi się to na razie. Na razie to próbuję znaleźć sobie pracę i szukam. Bez skutku. Nie żebym była leniem. No, może niektórzy tak pomyślą, ale szukam sobie pracy takiej, jaka mi pasuje. Tędy weszłam, przez okienko i do wanny, hop! No, zabawnie. Może jest to jakieś inne wejście, nie wiem, ja tak po prostu na improwizację. Tutaj fajny obrazek taki błyszczący, z koniem. I tutaj mamy rok 2017, jest to grudzień na tym kalendarzu. Tutaj mamy wejście główne, które chyba widocznie na dole musiało być zamknięte, bo raczej się nie dało. A może ktoś zamknął ten obiekt? Nie, raczej tego zamka się nie da otworzyć tak łatwo. A tu mamy jakąś piwnicę, ku mojemu zaskoczeniu. Więc tam sobie zajrzymy później. Na razie chodźmy zwiedzić pokój. Bo to jest taki mały domek, widzicie. Tu jest ten jedna kuchnia, tu była łazienka, przedpokój, piwnica. To przedpokój jaki obszerny. I tam już jest jakby, zaczyna się drugi dom, bo te drzwi były tutaj takie, no nie tutaj, może tam się zaczyna, nie, chyba tutaj już, tak, raczej tutaj. Ten drugi jest większy, o, taki dwupokojowy, no tu w zasadzie takie można powiedzieć dwa pokoje połączone w jeden, nie, bo można by śmiało z tego zrobić dwa pokoje. Tutaj jeszcze widzimy szafa pełna ubrań, tam też są drzwi. To nie wiem, czemu te numery są dwa na tych domach, tak jakby to były dwa domy, a jednocześnie tak jakby jeden dom. Tam sobie tylko zajrzę, żeby nie byłam tam. No, to zaraz się tam dowiemy. Jakiś mamy telewizor. Tu też występował taniec z meblami najpewniej, bo ten fotel raczej powinien inaczej wyglądać. Fajne, modne krzesła, mimo że zniszczone tapicerki to... Są tacy ludzie, co by się pokusili o naprawę takich krzeseł. Taka ładna kanapa jeszcze. Gdyby nie to, że brudna, to jeszcze taka całkiem, nie? Ładny obrazek. Widać, że nie reprodukcja, a jakiś namalowany farbą olejną. Całkiem ładny. Jak przez jakiegoś może miejscowego artystę, a może ta pani malowała? No z tego, co wiem, być może to jest dom pani nauczycielki. Jak tam blisko jeżdżą dzieciaczki na rowerach. O, patrzcie, jeszcze taki strój komunijny się zachował. Chciałam zobaczyć w ogóle wieszaki, ale pajęczyn. Chciałam zobaczyć wieszaki, a tutaj... O, jakiś mól po tym idzie. O, nie jeden. Więcej moli. Spójrzcie. A tutaj właśnie poleciał sobie mól. To się nazywało, zdaje się, alba. Alba komunijna. Nie wiem, ja miałam sukienkę komunijną, nie miałam takiej alby typowej. Choć pamiętam, że mama mi przyniosła taką właśnie surową albę, to ja zaczęłam płakać, bo wszystkie dziewczyny będą miały sukienki. No a przyszło co do czego, to się okazało, że życie zweryfikowało na tyle, że w ogóle nie jestem wierzącą osobą. Moja córka nie była ani chrzczona, ani
u komunii i pytałam się jej wielokrotnie, czy córko, chcesz iść do komunii, czy chciałabyś w tym uczestniczyć? Powiedziała nie, absolutnie. No więc, co to za zapach? Widzicie, to jakby kupa od kota w tym? Nie, no to były chyba jakieś stare, zasuszone żelki. Ale nie, czuję tu jakieś odchody. No Boże, komu podobno tutaj pani jakaś kota dokarmia? To jest jakieś zdjęcie starej dziewczynki, a tu zdjęcie chłopca. Ale to nie wiem, czy to są zdjęcia, czy to są tylko takie obrazki. Tam to wygląda na zdjęcia, ten chłopak wygląda na raczej jakiś taki obrazek choćby. Sama nie wiem, ale są zapachy przedziwne. Święty obrazek. Boże, coś mi do nosa wpadło, jakieś pajęczyny, czy kurz. O, Nimesil. Kogoś tu brzuch bolał. Też mam te saszetki w domu. Strasznie łatwo można dostać uczulenia po tym. Przynajmniej ja tak mam. Podejdźmy do tego regału z tamtej strony, bo może coś ciekawego tam jeszcze się kryje. Okulary. Encyklopedia powszechna. No, niestety wszystko takie zdewastowane znowu, nie? Jak mnie to już zaczyna wkurzać pomału. Zwiedziłabym sobie taki dom, w którym byłoby wszystko na miejscu, żeby sobie tak zajrzeć do tych rzeczy. Do sałatki, mięsa i bigosu. Ale pusto w środku. Komplet kuchenny, stołowy. Muszę chyba rękawiczki sobie ubrać, bo słuchajcie, jest tu syf niesamowity. No trudno, że gorąco, ale mam przynajmniej rękawiczki, bo jest po prostu brudno tutaj strasznie. No. Nie chcę narzekać, ale wiecie. Nic fajnego potem wracać z takimi czarnymi łapami. Tyle kilometrów na rowerze jeszcze. O, wyszywany. Haft krzyżykowy chyba, jak się nie mylę. Strasznie zgłupiały już. O, tutaj już taki... Czyli to należało do tego domu jeszcze, no bo tu nie widzę drzwi żadnych łączących z tamtym domem. No sama nie wiem. Dziwne są te drzwi. To jest bardzo krótka firanka, więc nie będę świecić, bo jesteśmy od strony drogi. A skoro ta pani może przyjść karmić kota, no to nie będę się rzucać w oczy. Tu jest taki mebel dosyć pokaźny. Ale prawie pusty. Jakieś takie pojedyncze artefakty na nim się walają. Przy czym bardzo dziwne rzeczy, na przykład nakładka na kibelek dla dziecka. Zdjęcie papieża. Tudzież jakieś rurki, to jakby dla osoby, która... To nie są cewniki na przykład? No tak. Tam leżą takie... Chyba jakiś zestaw do cewnikowania, albo tego, jak ktoś, nie wiem, ma coś z jelitem wycięte może. To się nazywa jakoś stomia chyba, czy coś takiego, nie? Nie jestem pewna. O tych sprawach medycznych aż tak się nie znam. Tak czy inaczej widać, że jakaś chora osoba to musiała być. Zespół z... I co tu jeszcze? O jacie, mandaryna. Kurde, to jest hit. No nieźle. Dzisiaj mam mega problem, bo się czuję strasznie słabo i muszę jeszcze wrócić. To będzie ciekawy powrót. O Boże, ten klaun jest groźny. Także tak wygląda ten pokój. Tu mamy taką lampę. Tam też jest taka lampa stojąca. Możemy sobie wyobrazić, jak to było za czasów używania bez tych rozwalonych rzeczy. Jakieś dziecko może miała ta pani wnuczka, który przychodził do niej i po prostu miał tu trochę swoich zabawek. A może mieszkała u nich córka ze swoim dzieckiem, bo tu wózek dziecięcy tak jakby, nie wiem, myślałam, że on się tu pojawił może później, że jakiś może złomiarz go tu sobie przyniósł, ale chyba nie. Chyba wygląda na to, że jakieś dziecko tu musiało bywać. No więc chodźmy dalej, no. Tutaj rzeczy osobiste tej osoby, to nie będziemy tam jakoś grzebać. Do piwnicy pójdziemy później. Tymczasem chodźmy zobaczyć, co tutaj. To jest taka starusieńka część. O, takie rzeczy lubię. Chociaż to jest 97 rok. Ale już taka, wydaje się stara ta rzecz. Pani Klaudia. Komunii była w 97. Tutaj mamy taki obrazek, który się troszkę nam rozpadł od wilgoci. Zapewne, bo ten święty tutaj, święty Józef również wygląda na rozpadniętego od wilgoci już. Natomiast to, co widzimy z tej strony, to ojej, to już bardzo, bardzo duża wilgoć.
Tutaj niestety cały święty obraz został już zniszczony. Tynk podpadał i ten obraz taki zbutwiał już. Natomiast bardzo ładna jest ta lampa tutaj, ten żyrandol. Dodatkowy cień z mojej cudownej latarki w gratisie. Tutaj to w ogóle jakiś ptak padł ofiarą chyba drapieżnika, bo zostało po nim jakieś skrzydło. No i tutaj fajny widok, bo są te kwiaty sztuczne. Jak w ostatnim obiekcie, co byłam, były kwiaty sztuczne i rowery, a tutaj mamy i ten piec tam był, a tutaj mamy ta lampa, Jezus i właśnie te sztuczne kwiaty też tworzą taki sympatyczny nastrój, gdzie zasłania jakby trochę te śmieci tam, nie? Trochę, no nie bardzo, ale zawsze coś. Tam jest jakieś pomieszczenie gospodarcze, nie wiem czy do niego dotrę, bo nie chcę tutaj się ani przedzierać przez te krzaki ryzykując studzienką, ani nie chcę spotkać tej jakiejś szalonej pani karmiącej koty gdzieś w opuszczonych domach. Ale pajęczyny, właśnie mnie wchodzę, tam widzę jakąś świętą, która się już całkowicie nam tak spleśniała, że i tak wam chyba nie ma sensu jej pokazywać. No i tu widzimy może lepszy dostęp do obrazu świętego. Choć też widać, jak widać, jest zniszczony już bardzo. Tutaj również ubrania jeszcze wiszą. Co jest dla mnie zaskoczeniem, że jak już wszyscy tak niszczą, nie? A to zostają te ubrania, to aż ciekawe. Już jest takie tajemnicze właśnie przejście. I teraz nie wiem, czy ten dom traktować jako już ten drugi w końcu? Czy tamto pomieszczenie już też należało do tego drugiego raczej? No raczej tak. Tu mamy schody na górę tak w ogóle. No, widać, że to jest osobny dom zupełnie. Patrzcie na te malunki. Wyglądają ciekawie. Jakaś wielka walizka stoi. Aparat fotograficzny, czy mi się wydaje? A, pudełko. Szkoda, że puste. Taki rosyjski. Dlatego myślę, jak to przeczytać, a to po prostu jest po rosyjsku, dlatego nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Tu jakieś książki. Ale chodźmy na razie do tego pokoju zobaczyć. No i tu gdzieś druga kuchnia po prostu. Znaczy kuchnia, no. Spiżarnia może bardziej niż kuchnia. No to myślałam, że jakaś to lodówka, a to nie jest lodówka, to jest kredens. Kredensarium. Przykryte śmieciami, do którego się dostać nie umiem. A tam już sąsiad bardzo blisko. Widzicie coś na tym kredensie? Tam jest taka patera na ciasto u góry. Jest kilka szklanek. Ciężko się tam przedrzeć, bo nie wiem, w co bym tu wdepnęła. Nie chciałabym wdepnąć w jakieś szkło czy coś. Ale dobra, zaryzykuję, jakoś tu się przedrę. Po tych piranach, po tym wszystkim. No nic tam chyba ciekawego takiego aż bardzo. Idziemy dalej. Zobaczyć. Jakaś wielka walizka, jakby się ktoś spakował. A te drzwi? Dokąd prowadzą? Nie wiadomo. Są zamknięte, a nie wiem, czy tam jest połączenie z tamtym pokojem z jakiejś innej strony. Ale tu wszystko już jest zgniłe. No. I to bardzo. Ale jakie klimatyczne za to. Jak tutaj to ubranie wisi. Tam jest ten obraz święty, tak samo zbutwiały. Jak poprzedni i bardziej nawet. Tutaj mamy jakieś Matki Boskie podświetlane one były, nie? Tu jeszcze szkła brakuje. A to też jest taka szkła podświetlana zapewne. Tam właśnie ktoś szedł. Jakiś ojciec z synkiem. Ale chyba nie widzieli. Tam jest radio Unitra na szafie, widzę. Takie, o, miałam kiedyś takie. W dawnych czasach jeszcze pamiętam. Unitra Diora Amator. No i taki tu widok mamy z tej strony.
Chciałam tylko się wrócić, ponieważ to jest ten pokój za tymi drzwiami, widzicie je? Tutaj są te drzwi. Z tyłu. Tak, chciałam tylko powiedzieć, żeby nie było, że coś omijam, a sama nie bardzo nie lubię omijać i bym te drzwi próbowała pewnie jakoś tam jeszcze jak kot łapką. A to by mi się nie dało i bym była rozczarowana. Dlatego mówię, takie połączenie. No, widocznie oni tu mieszkali jakoś, to była jakaś rodzina, która miała, no budowała drugą część domu i potem się jakoś tak dzielili tymi pokojami. Rodzina się powiększyła i powiedzieli może, dobra, Klaudia, ty weź sobie tą część, ale mi tu za mało. No to weź jeszcze tamten pokój, to ci tamten dołożę. No jakoś tak było, musieli się widocznie dogadywać. Kiedyś ludzie się łatwiej chyba dogadywali w sprawach w ogóle domów, mieszkań. Nie to co teraz. Teraz wielka akcja. Przeżyć w jednym lokalu mieszkaniowym razem ze swoimi rodzicami, prawda? O, spójrzcie, ładne takie znalezisko. No proszę, jakie piękne pokolorowane zdjęcie. Tutaj natomiast jakieś takie bardziej współczesne zdjęcie. Z jakiegoś, nie wiem, instytutu czy z czegoś. Nie, no wygląda jak z sali gimnastycznej, może w szkole jakieś obchody czy coś. A no właśnie, bo to miała być pani nauczycielka, to może. Patrzcie, to mnie zaciekawiło, to jest jakiś taki zestaw. To jest taka szczotka, a co to jest? Brakuje mi trochę rąk, żeby to obczaić. Puste. Ale takie z metalu, ciekawe ogólnie. Tu jeszcze chyba jest też fragment tego zestawu. Jakieś guziki, tu jakieś, mamy jakąś portmonetkę. Jakiś widelec. Co tu jeszcze mamy? Czy już iść na górę, czy jeszcze coś tutaj pogrzebać? No, chyba pójdziemy na górę. Słuchajcie, bo nic tu ciekawego jakby. Trzeba zobaczyć, czy jest tu piwnica z tej strony też. Jakiś traktor. A, jest piwnica, to może najpierw zacznijmy od piwnicy. Dużo się dzieje w ogóle w tym roku, wszystko szybciej, prawda? Szybciej te jakieś żniwa następują. Okienko klimatyczne z pajęczyną powiewającą na wietrze. O, duża ta piwnica. Może one są połączone? Albo i nie. Nie wiadomo. No tu z pewnością był węgiel. Zostało trochę miału. Tu z pewnością było drewno. Tutaj jest przyjemny chłodek wreszcie. Można sobie trochę odpocząć od upału. Ale chyba piwnice nie są połączone, więc tamtą też sobie zwiedzimy. O, tu jakiś stolik. Butelki. Piec centralnego. No i to, co tu widać. Nic konkretnego. Łopata, czy tam szpadel. Chodźmy na górę, bo to wydaje się ciekawsze opcja. I znowu jestem w piwnicy, bo mnie nachodzi część horrorowa. Jakby tak mnie ktoś tu zamknął. Co by było dalej? Macie też tak? Osoby, które chodzą na urbexy? Tutaj jest fajna rzecz, bo to jest jakaś taka... Oj, nie chcę potem wszystkim deptać. To jest jakaś taka grafika. Jak to jest zrobione? Nie wiem, jaka jest technika wykonania, ale wygląda fajnie. To jest na jakimś takim witrynowym, czy też, nie wiem jak to nazwać, z takich patyczków. To jest pomalowane farbą. Tu jest licznik. On działa. O cholera. O cholera. Nie wiedziałam. I to nie jest tak całkiem opuszczony. A taką może lepiej... O! Święty obraz w lepszym stanie. Miejmy na uwadze, że i tak może być przypał z tego, skoro dom ma prąd. Ale dziwny zapach. No, pusto, ale za to jakie ładne się zachowało. Blisko. Balkon tam jest nawet. Jaki ładny.
Ten napelek piękny jest. Trochę bym go sobie poprzymykała z chęcią. Teraz wygląda jeszcze lepiej. Pełnej okazałości. Wyobraźcie sobie, że tu jeszcze taki obraz znalazłam. Tyłem był odwrócony, więc pozwoliłam go sobie odwrócić. Także dobrze było ubrać jednak te rękawiczki. Przesunęłam to pudło w celu zrobienia zdjęcia, a tam wyskoczyły takie rybiki, słuchajcie, że takich hodowli jeszcze nie widziałam, mimo że na te urbeksy już 5 lat łażę. To są po prostu kupy od kota, dlatego tak śmierdzi. Bo tu jest jakiś materac. Może tu ktoś pomieszkiwał w tym miejscu. Bo jest taki zapaszek dziwny. Ciekawy mnie ten prąd natomiast. Jak to możliwe? Bo też był jakiś podświetlany obrazek. Ale nie widać w tym środku. A, taka Matka Boska, ale jest zakurzona. A, aż tak. Aż tak zakurzona. Jakby wam ją pokazać, chciałam ją gdzieś ustawić, ale nie macie. Może teraz coś widać? Odrobinę, prawda? Pusty mebelek. Lampa, dwie lampy. Klimatyczne. No to chyba wszystko. Tam jeszcze jedno pomieszczenie nam zostało po drodze. No i byłam blisko zapomnienia o tej piwnicy, bo tutaj pięterka nie ma, to jest taka parterówka, tak? Ale za to mamy piwnicę.
Taka. Daje się ciekawa, jakie schopki strome. Chętnie się ochłodzę. Taki wyjątek piwniczny zastosuję, bo normalnie nie lubię piwnic, ale w upał to jeszcze może być, nie? Nic tu ciekawego nie widzę. Taka niemal pusta. Takie pojedyncze przetworki tutaj są. O, kompot z truskawek. Bardzo stary. Tudzież inne kompoty z jabłek, z wiśni. No ale nic poza tym niestety, prawda? Śliweczki. Kiedyś się jarałam takimi przetworami, a dzisiaj to jestem taka już, o, zblazowana. Dlatego mi właśnie trochę zaczęłam chyba rozumieć, dlaczego właśnie ludzie wolą kanał Biegam po wsi niż mój, bo Wario się tak zachwyca wszystkim. Pusta ściana, o, już piękna. Nie chcę się jakoś tak, żeby mnie źle zrozumieli, ale czasami to mam wrażenie, jak to oglądałam, że był bliski jakiegoś tam orgazmu prawie. Takie dźwięki wydawał. No nie obraź się, kolego, ale takie po prostu dźwięki wydawałeś, a że masz mikrofon dobry, to było słychać, nie? Te wzdychanie takie, och, ach. Dobra, no cóż, to chyba mnie czeka wychodzenie przez okienko, no bo nie ma tu innego jakiegoś wyjścia. Nie będę tu nic otwierać. I chyba się pożegnamy w tym miejscu. Także trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego.